Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, witam was na kolejnej części live'a. Żałujcie, że was tu nie ma. Standardowo mam nadzieję, że role się umyte, majty zmienione i lecimy dalej. Spoko, mleko będzie na jutro, zawsze to mogę jeszcze puścić na nagraniu. Nie, w ogóle mleko ślicznie dzisiaj nam tutaj śpiewa. Możesz to zatrzymać? Norman Jaden, FBI. Z całym szacunkiem, bo mam ciemnoskórych kolegów, ale ten to wygląda jak kurwa orangutan, nie? Może wejdziemy? Chyba tobie w dupę, Jaden. Tak się coś obawiam. Szukam właściciela niebieskiego Chevroleta Malibu z 83. Nie obchodzi mnie, jak tu trafił i czy został ukradziony, czy nie. Chcę wiedzieć, komu go sprzedałeś. Sorry, stary, nie kojarzę. Kiepsko u mnie z pamięcią do nazwy. Czy może kurwa odświeżę pamięć? Pamięć można zawsze przywrócić. Jeśli dowiem się, że sprzedałeś auto człowiekowi, którego szukamy, to czeka cię solidna odsiadka. Chcesz mnie przestraszyć takim tekstem? No, nie widziałem dwie godziny. Nie przypuszczam, że będę dzisiaj tyle cisnąć, ale wciągnęło mnie, nie? Chociaż dzisiaj moje specjalne zdolności do QTE po prostu raz lepiej, raz gorzej, ale jakoś damy radę. Skąd tutaj krew? Może się zaciął przy goleniu. Gdzieś sobie przez przypadek pysiora podciągnął, jak golił małego czy coś. Ślady krwi kończą się przy zbiorniku z kwasem. W ogóle ślady krwi kończą się przy zbiorniku z kwasem. Coś wam to kurwa mówi? Palców. Pewnie szajby. No pysiora se goli, mi się zaciął, no. Rozmiar 10. Prawdopodobnie gość. Jaden, tutaj coś jeszcze jest. Opis czyjejś krwi, ale już tego nie stantegował. Kurwa, śladów to a śladów. To nie samochód, którego szukam. Rozmiar 13. To muszą być ślady szajby. To ma duże stopy. Pewnie nie tylko, skoro jest takim czarnym gorylkiem. Chociaż biorąc pod uwagę, że się zaciął przy goleniu pysiora, to możliwe, że jednak aucie, ten. Którego szukam. Czy samochód zabójcy tu był? Co se wąchasz palce? Też rąk nie myłeś? Co on tak uważam się zatem tego wywuje? Piotrek, oni mają inne rozmiary. Jakieś ślady niebieskiej farby. Te same ślady opon. Nie ma wątpliwości.
Samochód zabójcy tu był. Ale dziwne jest to, że jak do tej pory były opisy, tak teraz ich nie ma. W sensie nie wszystko Jaden komentuje. Co to za zmiana kamery, kurwa? A nie, czekajcie. Uwaga do Iwo. W warsztacie wykryto ślady pyłków orchidei w powietrzu. 47,5 dokładnie. Ale co ja się w ogóle wypowiadam, jak ja mam wielkie stopy jak na kobietę? Tak, Piotrek, pewnie tak. No, Jaden. To też nie to auto. Mnie glino. Będę sypał. Wóz był nieźle grzmotnięty, to go pomalowałem na groźny błękit. Na cześć groźnego skurwiela, co to nim jeździ. Łapy na głowę, psie. Nie mam teraz czasu na zabawy. Zejdziemy sobie z widoku i załatwimy cię jak trzeba. O kurwa. Stara, chcesz mi wstać pręta między nogi? To mnie chociaż kurwa na kawę zaproś. No i co teraz, koleżko? Dość tego pierdzielenia. Masz mi opowiedzieć o gościu w niebieskim samochodzie. Chuj ci w dupę złama się. Nie preferuję. Masz ostatnią szansę, Jack. Nie utrudniaj tego. No i co mi zrobisz? Dobrze ci z oczu patrz. To co? Zakujesz mnie? Raczej bym preferowała... Złamałeś mi kino, pało! Tak! A zaraz rozwalę ci łeb. Sypniesz wszystko. Nie boję się ciebie, panie CSI. Piotrek, przecież... Come on. Lubisz fajerwerki, Jack? Bo założę się, że te zbiorniki mogą dać czar. Kurwa, stary z wafą nie ma żartu. Powiemy, że to był wypadek. Kropa. A raczej ja opowiem, że to był wypadek, bo ty już nie będziesz w stanie w ogóle mówić, nie, Jack? Nieźle pierdolnięty z ciebie złama, odbiło ci stary? Nie znam tego gościa w ogóle. Ale tym razem QTE mi pykło. I dał mu nowy na lipnych blachach. Miał kasę, a ja nie jestem ciekawski. Powiedział, że mam dać znać jakiemuś pako z tej, no, Kabany? Laguny. To wszystko, co wiem. Dokończymy naszą rozmowę na posterunku. Jesteś aresztowany.
Masz prawo zachować milczenie. Wszystko... Kurwa! Jezu, nie teraz. Wszystko, co powiesz, może i będzie... Zastrzel go, zanim on cię zabije. Chyba masz jakiś problem, facet. Ciągaj to, kurwa. Dobra, dałam radę. Easy, lemon squeezy. Wkurza mnie ten pieprzyk Shelby'ego pod nosem. No strasznie dużo jęczą te postacie w tej grze. Czwartek, 16:30, 93 mm. Jaki gentleman? I myślisz, że to zabójca z origami zabił Manfreda? Możliwe. Nie chciał, żeby coś przy nas wygadał. I podejrzewasz Gordiego Kramera, tak? Jego lub jednego z jego ludzi. Gordy ma zawsze czas i środki. Czego się czaskasz? Nie wspominając już o tej jego zrytej łepetynie. To nasz jedyny podejrzany. Ale dla mnie jest na Bangwin. To twoje akta tej sprawy? Tak, pracuję nad nią od paru ładnych lat. Zebrała się z tego góra papieru. Pisma o origami. Myślisz, że zabójca zamawiał którąś z tych gazet? No bo mamy 3 dni do... lat, choć trochę interesował się origami. Uratowania dzieciaka i ma dojść do 150 mm bodajże. Guzik nam to daje. Zgłodniałam. Masz coś w lodówce? Żaden ze mnie kucharz, ale mogę ci zrobić jajecznicę, jeśli masz ochotę. W ogóle przyszła i zgłodniałam! Cała przemokłam, muszę się trochę ogrzać. Nie obrazisz się, jak wezmę prysznic? Nie krępuj się. Skorzystaj z łazienki tu obok. Kiedy będziesz się kąpać, zrobię jajecznicę. Pan obiad zrobił jajecznicę. Bierz te jajka, bo przecież ty swoich to tam kurwa nie masz. Wiecie, że ja nie potrafię zrobić jajecznicy? Naprawdę nie potrafię zrobić dobrej jajecznicy. Ogólnie całkiem nieźle gotuję, potrafię piec zajebiste ciasta i w sumie wiele zajebistych rzeczy naprawdę potrafię piec, a jajecznicy dobrej nie potrafię zrobić. Tak samo jak jajka na twardo ugotować. Jak nie ma więcej jajek, to z ilu jej zrobi? Niech się cieszę, że w ogóle ma jajka. Długo mam to jeszcze miętosić? Co to kurwa jest? Kurwa, wygląda jak jakiś omletonaleśnik. Jezus Maria, nie. Bo mnie się kurwa cofnie to zaraz, zio. Mam nadzieję, że nie wylazła goła. O, super, założyłaś sam mój szlafrok. Zauważyłam się i wzięłam twój szlafrok. Zauważyłam. Na tobie lepiej wygląda. Shelby! Wygląda nawet smacznie. What? Co to jest? Notes, który zabrałam od Manfreda.
ciągu ostatnich 10 lat prawie 30 osób kupowało części do maszyn Royal. Zabójca może też. Wiesz, sprawdzanie alibi u 30 klientów, jeden po drugim. Ty skurwa widział pancake'a, nie wiem jakiego, jak to ci jest podobne. Chyba, że spróbujemy powiązać ich z listą. Z listą prenumeratorów magazynów Origami. Jeszcze ją masz, prawda? No tak, mam. Loren, czekaj! Nie zeżarła naszej pysznej jajecznicy. Jeśli zabójca naprawdę używał maszyny Royal i jeśli prenumerował magazyn o origami, to jego nazwisko powinno być na obu listach. Wiesz, Loren, to tylko przypuszczenie, ale... No, być może. Jego nazwisko tu jest. Pomóż mi, znajdziemy go. A jej! Kurwa. Jakie ty masz koleżanki? Kurwa, jajecznicę ci zrobiłam, miałaś źreć, a nie! Chlać mojego drina, cytkami świecić, których ci brak i się zawiesił ten. Chyba doszła. Jedyny facet na obu listach umarł, gdy miał 10 lat. 17-13, 96 mm. Prawie 69, tylko w drugą stronę. Co się pod niego podszył? Po co udawać dzieciaka, który umarł 30 lat temu? Właśnie tego chcemy się dowiedzieć. Nazywał się John Shepard. Gdzieś tutaj powinien być jego grób. Nigdy nie odpuszczasz, co? Ziom. Przepraszam. Szukam grobu dziecka o imieniu John Shepard. Prosto przed siebie, trochę dalej. Dzięki. Sam kurwa, pewnie co drugi to John Shepard. Przepraszam. Przepraszam, szukam grobu małego chłopca, który umarł jakieś 30 lat temu. Nazywał się John Shepard. Nie wie pani przypadkiem, gdzie może leżeć? Groby dziecięce są w kwaterze obok. Dziękuję. Pora odszukać. Hej, Scott, dokąd idziesz? Gdzieś tutaj powinien być grób Johna Sheparda. Nikt ci nigdy nie mówił, że nie wolno krzyczeć na cmentarzu? Bez nerwów, martwi mają to gdzieś. Co to miało być? On coś mówił, że dalej po lewo? Chris Walters. Brian Rodriguez. W to mogę przejść też za daleko. No czekaj! Szukam! Za pozwolenie. Myślałem, że mam wspólnika, a nie komendę. O, jest. Hej, Loren! Znalazłem! Kwiaty są świeże. Zdaje się, że ktoś nadal opiekuje się grobem. Figurka z origami. Figurki origami. Cholerny zbieg okoliczności. Łukasz, napisz mi, czy gramy później.
Jedyny młodzik. On se First Twina sobie. Znał pan Johna Shepharda? Ale to tak w okolicach 22. Pracuje na cmentarzu prawie całe życie. Pamiętam, co się stało. Skubany całe życie na cmentarzu. Właśnie. Coś więcej? Wy ze srany gnojki! Wynoście mi się stąd! W ogóle o tej godzinie jeszcze tyle osób, które są z was dumne. Ty cholerny darmozjady! I nie pokazywać mi się na oczy, póki ta stara dziwka nie wróci z roboty. Znowu się upił. I co teraz robimy? Znowu pada. Znowu jak przesiedzimy na dworze, to cali zmokniemy. Ale wtedy nas pobije. Nie jesteśmy z cukru. Chodź, pobawimy się. Genialny plan. No złap mnie! Ech, czasy dzieciństwa. Kiedy jeszcze rodzice wypuszczali dzieci na deszcz. Nie, dobra, tych ojciec wypierdolił alkoholik, ale... No, złapałam cię i co? O! L1. L1! L1. Iiiiks. Przynajmniej się nie drze Jason. Czy ja czegoś nie mówiłam czasem o spoilerach? A później czemu dostałem bana? Kurwa, niczym mała tutaj ta. No przecież Rusz się, czekam na cię. Dżowniczka, kurwa. No chodź. No przecież trzymam. Rusz się, czekam na ciebie. Nie widzisz, kurwa, co ty wiesz o życiu, małe? Aha, zaczną się problemy z nagrywarką, ale w sumie po 2 godzinach 40 to ma prawo. I tak po tym rozdziale będziemy kończyć i tak. Chodźcie! Na co czekasz? Idziesz czy nie? Idę, nie trój dupuj, kurwa. Idę! No czekajcie, aż wyjdzie mi rożecz, to zobaczcie, jakie kurwa parkuruje. Mam nadzieję, że mi pójdzie lepiej niż w ostatniej części. Jeszcze jak ja to będę na padzie przechodzić, to już w ogóle będą kurwa jaja. Gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł?
Plum. Nie rób tego, bo pewnie i tak nie umiesz. Wcale, że nie. Właśnie, że umiem. Tylko popatrz. Och, tylko strzałka w górę to easy. Już czekaj, bo coś źle przebiegła. No chyba se jaja ze mnie robicie. Ten pad tak działa pod tym względem, jakbyś chciała nie mógł. On się zaraz z tego spierdoli. Jeszcze raz, jeszcze raz. Przeleciał. Twój brat to pojeb młody. Czekaj, bo mi się puściło. Zajebiście. Chyba John jest starszy. No to tak przynajmniej wygląda. Pobawmy się w chowanego. Liczysz do 20. Dobranoc, mleko. Szukasz, dobra? 1, 2, 3, 4, 5. Ale takie liczenie standardowe jak u tych. 20. Dzieci. Ten płacz? To głos Johna! Noga mi utknęła. Złap się! Wyciągnę cię! Jak mu noga utknęła, to kurwa wyciągniesz chuja w wafla, nie? Ale wciskanie R1 jest ciekawym tym rozwiązaniem. Ty się trzymaj. Dobra, ale szybko. Ale prawda, jak DiCaprio w Titanicu. Już lecę. Zaraz tu wrócę. Ale biedaczyna nie znalazł nikogo. A jego braciszek utonął, gdy rura się zapadła. A chłopak, który przeżył, co z nim? Więc wiem tylko, że dzieciaka zabrali rodzicom. Chyba został adoptowany. Cóż, zdaje się, że będzie burza. Pora zbierać się do domu. Boże, co za straszna... Kolejnym się 500 plus poszło jebać. John Shepard utonął w strugach deszczu na oczach brata? Myślisz, że on...
Że on, że to zabójca z origami? Chodź, wracamy już do auta. Może coś tu jeszcze mógł. Nic to już po nas. Chodźmy stąd. Dzieciak umarł 30 lat temu. Kto po tylu latach opiekuje się grobem? I znowu mnie zaskakuje. Czekaj. O co ci chodzi? O tamtego człowieka. No i? Kramer. To Charles Kramer. Ojciec Irwin? A no taka sytuacja, misiaki, taka sytuacja, odblokowujemy nowy bonus, ale Madison pociśniemy, szef kuchni, achievement get, trofka get. Jeszcze jakaś, nie? Tak, ale to już jak mówiłam, na kolejnym live'aju. Pewnie niedługo, więc YouTube zostaną srogo w tył, niestety, czwartek 23.03, 107 mm. Dobra. To jeżeli oglądacie to na YouTube, to standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!